Ja jestem od 5 lat w IT, na różnych, jako różne role pracowałem, i deweloper, i tester, i architekt. Chciałbym wam powiedzieć o moich doświadczeniach i o frustracjach, jakie mnie w IT dotykały często. Może głównie dlatego, że pracowałem w obszarze telekomunikacji. Jeśli ktoś nie chce dotrwać do końca prezentacji, a potrzebuje kontaktu, to mailowo. I na początek, zanim powiem, co do tej frustracji mnie doprowadziło i jak chcę z nią walczyć, bądź jak z nią walczę, myślę, że kluczowe jest pokazanie dwóch projektów, które mocno cisnęły piętno na mojej karierze i na moim podejściu do developmentu. Historia pierwsza jest to projekt, którym byłem legacy architektem. Jakby nie brzmiało to dziwnie. Bardzo duży, ponad 200 specjalistów w fazie analizy dla branży telco, ponad 150 systemów legacy, ja zajmowałem się około 5. No i pierwsza faza projektu to przynajmniej 2 lata, z tego co wiem, do teraz ten projekt trwa. I większość mojego czasu na tym projekcie to było mniej więcej coś takiego. Wchodziłem, widziałem legacy, no i byłem zszokowany tym, co się tam dzieje. No i kilka frustracji po pół roku spędzonym w tym projekcie mnie ogarnęło. No i frustracją pierwszą była to organizacja projektu, ponieważ projekt był typowym waterfallem, rozpisanym na wiele lat z konkretnymi milestone'ami. I to, czego nie mogłem pojąć, to fakt, że wtedy już na rynku pojawiała się ta idea mikroserwisów, a oni migrowali tę dużą ilość systemów do monolitu, takiego grubego, bądź kilku monolitów, tak naprawdę bez większego pomysłu w mojej ocenie. Frustracja druga była to mnogość spotkań, ponieważ z racji, że było to dla korporacji, większość rzeczy załatwia się na spotkaniach, które trwają bardzo długo, często ponad 4 godziny dziennie, gdzie jest 12 osób w sali, gdzie rozmawia się w 3 językach równolegle, gdzie nic nie da się ustalić i ma się wielkie poczucie zmarnowanego czasu, bo bierze się czynny udział około 15-20 minut w 4-godzinnym spotkaniu. Frustracja trzecia to była dokumentacja, której tworzyłem wtedy tony. Tworzyłem tony diagramów w Enterprise Architekcie, tony Wordów, Exceli. I to, co doprowadzało mnie do największej frustracji, to fakt, że ja wiedziałem już w momencie tworzenia tej dokumentacji, że ona nie przyda się deweloperom, że jest tworzona, bo musi być taki artefakt na danym etapie projektu, ale jest głównie sztuką dla sztuki. Frustracja czwarta, był to fakt, że teoretycznie byłem architektem, czyli miałem wymierny wpływ na architekturę. W praktyce było tak, że byłem tak naprawdę skrybą, który chodził i słuchał, co biznes, co inni architekci, co utrzymanie legacy ma do powiedzenia, a i tak nie może nic zmienić, bo wszystko zostało zaofertowane wcześniej przed projektem i mało kto słucha takiej pojedynczej osoby. To była największa frustracja, która tak naprawdę odcisnęła piętno, że musiałem z tego projektu odejść, bo dłuższa praca wydawała mi się bardzo bezcelowa. I co dalej? Myślałem, co dalej. Stwierdziłem, że bycie architektem to jednak nie jest to, bo doświadczenia pokazały mi, że nie jest to przyjemna praca, więc stwierdziłem, że wracam do dewelopowania, żeby trochę wrócić do technicznych rzeczy, być bliżej kodu. Więc pogadałem z moim przełożonym, że chcę wrócić do pracy na projekcie bardzo, bardzo blisko programistów. A z racji, że już trochę posiedziałem na tych spotkaniach, nauczyłem się rozmawiać z ludźmi, nie wstydziłem się kogoś czegoś zapytać, no to zrobiono mnie team leaderem na projekcie, który wydałoby się banalny, bo było to wdrożenie CMS-a oraz e-commerce'a dla branży odzieżowej. Żadne rocket science, nic, co mogłoby przysprawić trudności. I tak naprawdę te trudności utworzyliśmy sobie sami, jako zespół, jako cała firma tworząca ten projekt, ponieważ mieliśmy młody zespół, ja miałem pod sobą około 4-5 deweloperów, głównie juniorów, mieliśmy trudnego klienta, który przez długi czas nie wiedział, czego chce, często zmieniał swoje decyzje, no i było też bardzo mało czasu na development, bo cel był taki, żeby skończyć projekt przez wakacje, bo po wakacjach ruszy sprzedaż. No i podczyniłem kilka założeń, żeby próbować jakoś w tym projekcie się odnaleźć. No i założeniem pierwszym to była naprawa komunikacji, ponieważ z racji, że klient był trudny, pracowaliśmy na 2 zespoły,
mało kto zbierał feedback od nas jako deweloperów, starałem się jak największy nacisk położyć na komunikację z project managerem, alarmować o wszystkich zagrożeniach, starać się jak najwięcej mówić o tym, z czym są problemy. Założenie drugie było wręcz oczywiste, czyli testy jednostkowe. Z racji, że nie do końca wiedzieliśmy, czego ten klient chce, wiedzieliśmy, że będzie mało czasu na testowanie później tego przed wdrożeniem, więc starałem się kłaść nacisk na to, żebyśmy to, co się dało, testowali już na poziomie kodu. Założenie trzecie, też wręcz banalne, code review, głównie po to, żeby trochę ten zespół rozruszać i trochę dać mu pewności, wymiany wiedzy, zapewnić mu jakiś rozwój pomimo takiego tempa projektu. Założenie czwarte, mało znaczące w projekcie, ale to był też wtedy tak zwany hype na Dockera, więc żeby trochę nowości wprowadzić, starałem się to wszystko wrzucić w kontenery. No i można zapytać, jaki był efekt. No i efekt był taki, że projekt się wywalił, że bardzo wiele ludzi pracowało wtedy przez całe wakacje po 10, może więcej godzin dziennie. Była wielka frustracja w zespole i no ja zastanawiałem się, co dalej, bo wszystkie założenia, jakie poczyniłem, które miały dać jakieś wymierne zyski, no niestety nie przyniosły żadnych efektów. No i decyzja jest prosta w takim momencie. Starałem się przez pół roku zmienić projekt i firmę. Nie udało się, więc no decyzja jest jedna. Zmiana firmy, tyle że na inną. Więc poszukałem dużej ilości ofert pracy, byłem na wielu rozmowach, żeby znaleźć tą firmę, w której będę mógł się spełniać, ale tak naprawdę problemem nie było znalezienie pracy, bo praca tak w naszej branży to jest pewnie, do których drzwi byśmy nie zapukali teraz w firmie IT, to gdzie wszędzie nas wezmą, bo jest takie ssanie. Więc pomimo, że znalazłem nową pracę, cały czas myśli mnie targały takie, żeby to IT rzucić, że skoro miałem dwa tak duże projekty, angażowałem się w nich i nie ma efektów, no to może ta praca nie ma sensu. I kilka takich punktów już po pewnym czasie sobie mogłem zaznaczyć jako pewne do rozważenia, żeby to IT rzucać. No i pierwszy to był brak czasu na hobby. Z racji, że ratowaliśmy projekt, z racji, że staraliśmy się, aby wdrożyć to, co zostało założone, nie miałem czasu na rozwój, bądź na hobby, tak jak nawet piłka nożna, czy wyjście do kina, po godzinach pracy. Rzecz kolejna to, po tych wszystkich rozmowach o pracy, jakie odbyłem, widziałem ile zaległości, ile technologii, jakie technologie, jakie języki są teraz powszechnie używane, a jak ja daleko jestem za tym. I pomimo tych wszystkich chęci zmiany pracy, widziałem, że nie mam żadnych aspiracji, żadnej ambicji, żeby to nadrabiać. Ponieważ frustracje przerastały moją chęć nadrabiania tych wszystkich braków. Rzecz kolejna to jest destrukcja produktywności, jakiej doświadczyłem, szczególnie po tym pierwszym projekcie, gdzie byłem architektem legacy, ponieważ po tak wielu spotkaniach, z których się nic nie wynosi i czuję się, że się marnuje czas, ciężko później siąść do komputera i zrobić coś konkretnego. I ja później coraz więcej spędzałem godzin przeglądając internet, czytając różnego rodzaju newsy i coraz mniej mi się chciało robić to, co faktycznie było ode mnie wymagane, ponieważ wiedziałem, że to nie ma sensu, że bardzo trudno zrobić to z jakąś jakością czy z jakimś sensem. Rzecz kolejna to, już kilka razy to powiedziałem dzisiaj, ale naprawdę czułem brak efektów mojego zaangażowania, że siłę, jaką włożyłem w te wszystkie próby zmian, a ich efekt jest totalnie różny i nie da się szukać wymiernych zależności i tak naprawdę zaangażowanie 100%, efekt 0. No i to jako podsumowanie całości, że przemęczenie i niespełnienie. Nigdy nie robiłem badań na depresję, no ale myślę, że moja żona w tamtym okresie mogłaby spokojnie mnie wysłać na takie badania, bo wydawało mi się, że byłem nie do zniesienia, te wszystkie frustracje wylewając. Okej. To jako początek do tej historii, taki wstęp, coś stało w mojej karierze, że ta frustracja mnie dosiągnęła i nazywam się teraz sfrustrowanym deweloperem, ale na jednym z wyjogów Kuba poruszył na Brodalik
taki temat związany z depresją, z tym, ile tych deweloperów faktycznie może być na to podatnym, ile ma różnego rodzaju zaburzenia. No ja sięgnąłem też wtedy do ankiety deweloperów utworzonej przez Stack Overflow, żeby sprawdzić, czy faktycznie tylko ja tak mam, czy problem jest szerszy. No i robiąc tak zwany research w tym kierunku, też natknąłem się na kilkanaście różnych blogów bądź książek o depresji, o stanach frustracji. I to, co nas najczęściej do frustracji niesie, bądź co zwiększa naszą podatność na frustrację, depresję, jest to, jak zaniedbujemy kilka takich podstawowych zasad. Pierwszą to jest, zaniedbujemy sen. Drugą to jest, jak zaniedbujemy relacje z naszymi bliskimi. Trzecią, jak zaniedbujemy nawyki żywieniowe, jak nie jemy regularnie. No i czwartą to jest wszelka aktywność fizyczna. No i w tym kontekście zacząłem robić przegląd tych wszystkich pytań na Stack Overflow. Tu jeszcze macie konkretne pytanie dotyczące tego zdrowia psychicznego. Widać, że naprawdę znaczna, zauważalna część z nas już może tego doświadczać. W Stanach jest to prawie 20%, które się przyznaje. No i zagłębiając się w tą ankietę, chcę zadać wam pytanie, zanim pokażę rezultat. Kto z was spędza przed komputerem więcej niż 9 godzin dziennie? Właśnie. Ciężko mieć czas wtedy na życie w realu, na relacje i na sen. A przykre jest to, że ponad 10% z nas spędza więcej niż 12 godzin przy komputerze. No i świat wirtualny nas pochłania. I też ciężko od tego uciec, bo jako deweloper pracujesz głównie przy komputerze, głównie w wirtualu. Rzecz kolejna. Kto z was w trakcie pracy, żeby mieć flow, żeby skończyć jakiś task, potrafi zrezygnować z obiadu? Rączki w górę. Trochę mniej, to fajnie. Ale badanie pokazuje, że przynajmniej 30% z was w tym tygodniu zrezygnowała chociaż raz z jedzenia. Kolejną kwestią jest to, jak my jemy w IT. Ile razy słyszymy na open space'ach, kto kebab dzisiaj? Albo kto pizza dzisiaj? Wiecie, no to jest powszechne i wchodzi w jakiś tam nawyk, a ma naprawdę wymierny wpływ później na nasze zdrowie. Rzecz kolejna, banalna wręcz. Czy uprawiasz sport wszelaki? Przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że wyniki ankiety są podobne. Ponad 30% z nas nie uprawia żadnych sportów. Wcale, że nie ćwiczy, nie dba o ten swój ruch fizyczny. I to myślę, że jest powiązane z tym, że spędzamy tak długo przy komputerze, tak dużo godzin. Ja od razu, co mi pierwsze wpadło na myśl, patrząc na to pytanie, jego wyniki, po co ci wszyscy ludzie z HR wciskają nam te multisporty tak koniecznie? Jak to ma nas zmotywować, jak my nie używamy tych multisportów, więc to też dla nich jest, wiadomo, że zagadka, ale nie ćwiczymy. Ciężko utrzymać zdrowie psychiczne, ciężko rozładować się na przykład po takim frustrującym spotkaniu, po tym, jak wychodzisz i pokłóciłeś się z wszystkimi menadżerami w sali i siąść znowu do komputera i to frustrację wylać w wirtualu. Dużo łatwiej jest odreagować, kiedy wychodzimy pobiegać, wychodzimy pograć w piłkę i tam na kolegów się podrzeć, ale najwyżej któryś nam złamie nos później. Dużo łatwiej jest tym zarządzić, kiedy możemy tą frustrację wylać w ten fizyczny świat. Okej. Okay. Teraz pytanie kontrowersyjne. Kto z was czuje się dorosły? No myślałem, że będzie lepiej. Dlaczego o to pytam? Jak staram się szukać korelacji między byciem dorosłym, a byciem sfrustrowanym deweloperem? Pierwsze odpowiedzi. Ponad 70% ankietowanych Stack Overflow nie ma dzieci i innych zależności jak psy, koty. Znaczna część z nas, bardzo dużo z nas. I taką tezę stawiam pod tym pytaniem, czy to bycie programistą nie jest trochę takim byciem wiecznym chłopcem, takim Piotrusiem Panem, który może sobie po pracy przyjść i powiedzieć, moja praca jest zła, ale ja teraz sobie siądę i będę 8 godzin programował w nowym języku. No mając dzieci, bądź mając żonę, inne obowiązki, jest nam to ciężko robić. Ja tego doświadczyłem też naprawdę będąc w tym przeskoku po studiach, wejście w konkretne projekty, w konkretną pracę, kiedy już nie miałem tyle czasu i energii, żeby siadać po nocach i nadrabiać bardzo wiele rzeczy, które w IT ciągle się dzieją i ciągle czujemy, że czegoś jeszcze nie wiemy.
Okej. Wiemy, jak to wygląda w ankiecie Stack Overflow. Myślę, że czujecie, w którą stronę tutaj chcę was nakierować. No i jeszcze takie moje wnioski, obserwując ostatni rok mojej pracy, też rozmawiając z wieloma kolegami z pracy, starając się dowiedzieć, czy tylko to jest mój problem, czy jednak naprawdę jest jakiś czynnik, bądź kilka czynników, które mogą w nas tą frustrację wywołać w IT. Przedstawiam jeszcze kilka takich moich tez. To, co mówię w dalszej części, jest to jak najbardziej subiektywna opinia moja, więc zapraszam do dyskusji później, jeśli myślicie, że jest totalnie inaczej. Rzecz pierwsza, to są ambicje. I wydawałoby się, że ambicje są czymś dobrym, bo napędzają nas, dają nam możliwość rozwoju. Też dzięki nim stawiamy sobie coraz wyższe wymagania. Ale w IT często widzę, że nasze ambicje są na bardzo dalekim planie. Bo my jako programiści jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie problemów. I kiedy w projekcie wiemy, że jest problem, ale ktoś go nam zabrania rozwiązać, kiedy wiemy, że są potrzeby biznesowe, ale nie da się ich zrealizować, kiedy kod, który tworzymy za 2 czy 3 tygodnie zostanie wyrzucony, bo ktoś zaniedbał definiowanie wymagań, bądź starał się wrzucić nam cokolwiek, żeśmy coś robili, te nasze ambicje nie są zaspokojone. No i przez to ta frustracja może przychodzić, że ja się napracowałem, że doczytałem, sprawdziłem w dokumentacji, a ktoś tak naprawdę, mówiąc brzydko, olał naszą pracę. Więc te ambicje, które myślę, że każdy z nas ma, bo nie przychodzilibyście tutaj marnować soboty, bez podejścia z minimum ambicji. W IT często szukają takiego ujścia, ale często są blokowane przez różne dziwne organizacje projektów, bądź już moje wcześniej wspomniane legacy. Okej, rzecz kolejna, zarobki. I to jest jeszcze bardziej kontrowersyjne, bo wydawałoby się, że zarabiamy dobrze. Ja patrząc na moich kolegów, 5 lat temu zaczynaliśmy wszyscy, prawdopodobnie przed 30 będziemy na tyle dobrze zarabiać, bądź już zarabiamy, że w Polsce będzie nam się żyło świetnie, że porównując to do średnich zarobków w kraju, bądź ogólnie poziomu życia w Polsce, naprawdę zarabiamy konkret. No ale dlaczego można nas to frustrować? Przez to, że tak szybko awansowaliśmy finansowo. Zrobiliśmy duży przeskok, pierwszy, drugi. Jakaś HR-ka nam wysłała świetną ofertę, przeskakujemy do kolejnej firmy, zarabiamy jeszcze więcej. Dochodzimy do takiego pułapu, że ciężko później awansować bardziej. Że ta pierwotna motywacja, jaką jest chcę zarabiać więcej kasy, no już się nie sprawdza, bo wiem, że już więcej kasy na tym stanowisku nie zarobię. I to też naprawdę może prowadzić do frustracji, szczególnie, że często mamy fajny zespół i w danej firmie czujemy się dobrze, ale już więcej nie zarobimy, a jakaś inna firma totalnie nieznana wchodzi i płaci naprawdę dużo większe pieniądze. I wtedy stoimy w takim rozkroku. Pracować z osobami, które naprawdę lubię i ten zespół się świetnie rozwija, albo pójść i zarabiać większy hajs. Okej. Tu wchodzę jeszcze w większy temat kontrowersji. Może część z was mnie jako hipokrytę posądzić, ale myślę, że w trakcie tego slajdu wybaczycie mi. Czy znacie to logo? Na pewno znacie. Albo to. Też na pewno znacie. To myślę, że bardziej kobiety na sali. Ale myślę, że znają. A to znacie? Pełno dzisiaj. Albo to? Geekon, też fajna rzecz. DevOps, ostatnio w Krakowie. Ja stawiam taką mocną hipotezę i chcę też wam dać do myślenia może. Co może łączyć te rzeczy po lewej i po prawej? Dlaczego tak bardzo te rzeczy po mojej prawej i tak bardzo po lewej mają wpływ na nas? I w moim odczuciu jest to moda. Naprawdę mam duże wrażenie, bo jestem dość młody w IT, że często po różnych blogach, konferencjach, świetnych rozwiązaniach i receptach podążamy za modą. I powiem wam taką małą rzecz, którą zauważyłem u mojej żony, ponieważ jest teraz w ciąży, więc mam okazję ją obserwować w nowych sytuacjach. Cały czas ją obserwuję, staram się jak najwięcej wywnioskować, jak najwięcej zaobserwować z jej zachowania. I zauważyłem taką rzecz, że ona po takiej sesji na Instagramie 10-15 minut, gdzie przegląda zdjęcia celebrytów, modelek, gdzie przegląda różnego rodzaju fajne ciuchy, trendy, no czasami jest smutna, odkładając ten telefon. No i zastanawiałem się, dlaczego może być smutna.
przecież widzisz świetne zdjęcia, jak fajnie ludzie żyją, że znajomi są w tym momencie na Wyspach Kanaryjskich, no ale taką tezę stawiam, że ona często ogląda świetne modelki i porównując się ze swoim ciałem, które w ciąży się zmienia i nie ma na to wpływu, no ogarnia ją frustracja. No i przełożyłem to na mój punkt frustracji. Czy może ja po wielu konferencjach, porównując się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówią, jak świetnie o nich w firmach jest, nie robię tego samego mechanizmu, nie mogąc zmienić mojego projektu od tak, bo tak jak ona jest w ciąży, tak ja jestem w projekcie, który trwa. To taka teza moja, która naprawdę wydaje mi się często nas trochę paraliżuje. Bo kto z was dzisiaj nie wszedł na konferencję? Oho, świetnie, kochamy cię. Dobry punkt. Dobrze, kto z was nie ma czegoś takiego, że przyszedł dzisiaj trochę posłuchać, jak jest fajnie w IT, jak się dobrze robi, zostawić ten swój projekt, w piątek go skomitowałem ostatni raz i przyjść i dzisiaj napawać się tym, świetnie jest w IT, świetnie jest. I trochę tak też jest z modą, jak podążamy, bo wielu z was na pewno wchodząc w coś nowego, co robicie, na przykład zaczynacie biegać, co robicie pierwsze? No szukacie butów. Jak najlepiej stargetować was na kupno butów, no pokazać, że ktoś znany używa tych butów. I nie do końca jest pewne, czy te buty są faktycznie dobre, ale mamy potrzebę, kierowaną modą bądź trendem, żeby w tych butach biegać. I tak często też jest z pewnymi technologiami i frameworkami. Mówię, że to jest moja teza subiektywna i bardzo może ją tutaj uwidaczniam nad wyrost, ale mam takie poczucie. Okej. Okay. Rzecz kolejna to jest przepis na szczęście. Też często z blogów i z konferencji, który jest dla nas receptą na nasze całe problemy. W legacy, z projektem, w zespole, komunikacja, agile. Świetne przepisy na szczęście. Czytamy bloga, okazuje się, że ten problem na produkcji to jest rzecz banalna, bo przecież ktoś napisał, jak go zrobić, aplikujemy poprawkę, nie działa. No i gdzie ten przepis na szczęście? No i kto z was, szczególnie ci, co gotują, biorąc przepis, nie oczekiwał, że jego danie będzie wyglądało tak? Bardzo z wielu z was. A kto z was już gotując, pierwszy raz może, okazało się, że no coś może zrobił źle i jego danie wygląda tak? Myślę, że każdy, kto gotował. I taką dygresję też powiem, żeby tą analogię potwierdzić. Ja rok temu zawziąłem się, że na Boże Narodzenie zrobię taki prawdziwy czerwony barszcz. Nie z torebki, taki powszechny w naszych domach, tylko ten prawdziwy czerwony. No i taki barszcz zaczyna się robić od zakwasu, który stoi 5 dni, wkłada się tam buraki, zalewa wodą z solą, dodaje przyprawy i on ma 5 dni żyć swoim życiem. Wydawało mi się banalne, no co za problem buraki zalać wodą. Odstawiłem to w kuchni, przychodzę za 3 dni, pleśń. Totalna pleśń. Zacząłem szukać, o co chodzi. Wziąłem przepis, buraki, wszystko spoko. Mówili tam na tych filmikach na YouTubie, że to banalna rzecz. Świetny barsz, świetne święta, 3 dni do świąt, ja nie mam zakwasu. No i okazało się, jak już poczytałem, że no jest potrzebne pewne know-how, tak zwane, że ten barsz nie może stać w gorącej kuchni. Że ja mieszkając w bloku, tą temperaturę podłogi, bo tam ktoś mieszka, mogę mieć większą. No i to jest dopiero element pewien wielu lat praktyki, doświadczeń w gotowaniu. I tak często jest, jak my bierzemy ekstrakty przepisów na szczęście z konferencji. Teraz słychać fajnie na konfiturze w tym roku, że jest już czkawka po mikroserwisach. Już przychodzą ludzie i mówią, no trochę jednak nie jest tak kolorowo, już coś innego musimy zrobić. Już mamy pewne doświadczenia, tak? Ja mam doświadczenie z barszczem, w tym roku myślę, że wyjdzie lepszy. I często tak jest. I to jest taka moja teza mocna, żeby tych przepisów na szczęście nie brać. Bo jak weźmiemy jeden do jednego, nasza organizacja, firma, projekt zawsze jest inna. I zawsze trzeba myśleć w kontekście tego, co robimy. Okej. Okay. No ale jestem sfrustrowany. Albo barszczem, albo dewelopowaniem, albo moim projektem, kolegą w zespole, co dalej? Bo tak naprawdę przecież zrobiłem wszystko dobrze, starałem się, angażowałem się, nawet czasem robię nadgodziny, nawet czasem poszedłem na wiuga, przyszedłem i ewangelizowałem przy obiedzie wszystkich kolegów w pracy i nic. No i co teraz? Jak z tym żyć? No bo długo się z tym żyć nie da, moja żona może wam potwierdzić. Ja jak rzuciłem papier, tak zwany w pracy, to miesiąc później nie robiłem nic, bo już patrzyłem na komputer, a jeszcze na kod, to już wymioty. Okej. No ja polecam jedną rzecz, która zmieniła moje myślenie. O tej książce jest bardzo dużo opinii w internecie, pochlebne, mniej pochlebne, ja też nie zgadzam z nią w całości. To, co mnie zainspirowało, czytając tą książkę, był fakt, że on tam, autor pisze w jednym z rozdziałów swoje doświadczenie w telko. W branży telko,
Nie będę wam robił spoilerów, zachęcam, szczególnie tych młodszych z nas, bo nie starsi to taką książkę o swojej rzemieślniczej pracy mogliby napisać sami. Bo ja się odnalazłem w tej jego historii stelko i zobaczyłem, że wiele błędów popełniłem i czego ja miałem popełniać na moim własnym przykładzie, skoro mogę korzystać z przykładów innych osób starszych w branży. Ale też dygresja mała, bo mam czas. Przez wiele lat ręce mojego dziadka, który pracował jako stolarz i dekarz, wyglądały w ten sposób, jak na ilustracji okładki tej książki. No, można powiedzieć, no zwykły pracownik, zwykły, teraz by się powiedziało robol w cudzysłowiu, który pracował po prostu fizycznie i dziergał w drewnie, bądź dużym drewnie, jak robił dach. Ale mam takie doświadczenie, że kiedy raz z dziadkiem przyjeżdżałem między dworcem w jego mieścinie, a jego domem, naliczyliśmy chyba paręnaście domów, które są nakryte przez niego tym dachem i dalej stoją. I mi to dało mocno takie uderzenie, że on po tylu latach pracy, będąc już po 80, może cały czas powiedzieć, że jego praca ma jakąś wartość. No ja zacząłem się zastanawiać, czego tak nie jest ze mną. Jestem lepiej od niego wykształcony. Rodzice zapewnili wszystko, co bym mógł robić, aby osiągnąć jakiś sukces. A mój dziadek skończył jedną szkołę technikum, zaczęła się wojna i mogłem powiedzieć, że no nie miał tego inżynierskiego backgroundu, a jednak postawił ileś tam domów z dachów na domach, które do teraz stoją. No i to, co mi pokazało fakt, że mnie trochę frustruje to w IT, że my tworzymy rzeczy wirtualne. Tylko rzeczy wirtualne. No bo jak powiedzieć dziadkowi, że ja zbudowałem system, który stoi na Linuxie. Naprawdę, no wyśmiałby mnie. I trochę też jest tak, że mam taką refleksję po tych wszystkich moich rozważaniach, że musimy mieć bodźce, które pokazują nam, że zrobiliśmy rzeczywistą rzecz. Jeśli ja jako deweloper jestem odcięty od mojego biznesu i nie wiem, że mój biznes się cieszy tym, że teraz raport mu się generuje 15 minut, a nie 15 dni, to ja nie widzę mojego naprawdę wymiernego efektu pracy. I też mówię to w kontekście takim, że wcześniej się oszukiwałem, szczególnie, że na studiach mocno nas w waterfallu tłukli. Ile ja się tych książek naczytałem, nie wiem po co. Że ty masz zrobić tylko część programistyczną i cię więcej nie obchodzi. I naprawdę, jeśli ta frustracja was ogarnia, to nie róbcie części programistycznej tylko. Angażujcie się też w to, co ma być efektem waszej pracy. Jeśli to ma być nowa sprzedaż, nowy portal, starajcie się rozumieć, po co on jest, jak pomoże ludziom. Bo tylko wtedy możecie mieć satysfakcję. W innym wypadku widzicie tylko frustrację, to działo się źle. Bo widzicie raport z błędu z produkcji i nie macie tego poczucia, że na tej produkcji działa 200 tysięcy osób, które naprawdę są zadowolone z systemu, a widzisz tylko raport z błędami, który ci mówi, zrobiłeś coś źle. To jakby tu taka moja zachęta, żeby szukać naprawdę sensu tego wymiernego naszej pracy. Okej. To, co jeszcze chciałem wam powiedzieć, to są rady z książki, które ja przeciąłem z moim doświadczeniem. Oczywiście każdy z nas może mieć własne przeczytanie jej. Też zachęcam do dyskusji później na temat tych wszystkich moich rad i wniosków. Rzecz pierwszą, którą chcę wam powiedzieć, to jest, żeby nie być herosem. Bo naprawdę ludzie ambitni mają tą tendencję, że chcą zbawiać świat. I programiści też często chcą zbawiać świat, że ich nowy framework, że jeśli przepiszemy ten system na taką i taką rzecz, zbawi tę organizację. Potrafią siedzieć po 12 godzin dziennie, robić różne proof of concepty i często to nie wychodzi. Szczególnie kiedy zaczynamy ratować projekty naszym wysiłkiem, robiąc nadgodziny, starając się łatać błędy, a nie ma tego wsparcia z drugiej strony od biznesu. Okej, jeśli jest fajny projekt w firmie i ty widzisz, że project manager, że biznes, że testerzy, ktokolwiek jeszcze w waszym zespole jest, też się angażuje tak jak ty, okej, warto w tą inicjatywę wejść. Ale jeśli tylko ty jesteś herosem i nikomu nie zależy, jest piątek, 17, już wszyscy są w domu, teraz jak jest mundial, to już 16, a ty dalej siedzisz i dziergasz ten błąd z produkcji, to prędzej czy później frustracja cię dosięgnie. I nie bądź herosem. Rzecz kolejna, pisz testy. I to mogłoby się wydawać banalne, no bo testy są rzeczą oczywistą. Chcesz wiedzieć, żeby oprogramowanie twoje działa dobrze, pisz testy. Ale nie dla wielu z nas. I to, co ja zmieniłem w myśleniu, podejściu do pisania testów, to jest to, że to nie jest przykry obowiązek programisty,
tego ja się czuję dobrym deweloperem, więc okej, wytestuję ten kod, ale ja jestem pewien, że mój kod jest dobry. No napiszę te testy, bo tam zaraz Jenkins będzie krzyczał, że pokrycie słabe, ale przecież ja wiem, że mój kod działa. No i testy są taką rzeczą, która w mojej ocenie, jak zmieniłem myślenie o nich, daje wam to minimum satysfakcji. Ten zielony pasek mówiący wam o tym, zrobiłeś dobrą robotę. Więc nawet jeśli twój projekt się wywali, za 3 miesiące biznes stwierdzi, że nie ma finansowania. Ja ostatnio doświadczałem tego, że mi się projekt z dnia na dzień skończył. Robiliśmy, nagle kasa się skończyła. No i co wtedy, bo pół roku zaangażowania idzie w śmietnik. Ale pisząc testy, masz ten minimalny feedback od twojego kodu, zrobiłeś dobrą robotę. Jeśli te testy zrobiłeś dobrze, ale to już kolejny krok, dużo prezentacji też o tym jest. Zachęcam do pisania testów. Nawet jeśli nikt w zespole nie pisze, starajcie się dla potwierdzenia, że wy wykonaliście dobrą pracę. W innym przypadku, skąd macie wiedzieć, czy to, co zrobiłeś, będzie miało sens? To jest pierwszy etap feedbacku od twojego kodu. Później jest testowe środowisko, później produkcja, klient, ale to jest ten etap pierwszy, który warto zadbać. Rzecz kolejna z tej książki to jest kwestia Pomodoro. Bo ja po tym projekcie jako architekt Legacy bardzo mocno zniszczyłem swoją produktywność. Potrafiłem przyjść rano i spędzić celowo pół godziny na kawie, słuchając, co tam się w projekcie dzieje, żeby posłuchać, jak ludzie narzekają na ten projekt, żeby się trochę napawać tym syfem, bo i tak jest źle. Więc automatycznie pół godziny z pracy wyleciało. Coraz większe obiady, szczególnie dłuższe, szczególnie ci, co pracują na Mordorze, wiedzą, że kolega pracuje w jednym budynku, na Domaniewskiej, tamten na Wołoski, trzeci gdzieś tam. Spotkajmy się w Galerii Mokotów. 2 godziny wyleciały. Ta produktywność była strasznie zniszczona po moich doświadczeniach, więc taką zalążkiem produktywności dla mnie, naprawienia jej, jest Pomodoro. Pierwszy link z Google'a wytłumaczy wam, o co chodzi. Przede wszystkim jest nastawione, żebyś robił robotę. Żebyś nie mówił o tym, że trzeba robotę zrobić, żebyś nie opowiadał wszystkim, jak jesteś zapracowany, tylko zrobił robotę. Blogów o produktywności, podcastów jest multum, nie będę wchodził w to bardziej, żeby nie zanudzać. Mi to bardzo pomogło, żeby z tego etapu frustracji wejść do jakichś małych etapów naprawy mojej produktywności. No i moje wnioski. Chyba moje wnioski najbardziej subiektywne, ale myślę, że życiowe, że nie są to przykłady z książki, bo jeszcze nie dane było mi żadnej napisać. Ale są to wnioski, które naprawdę na moim przykładzie mocno widzę, że działają. I rzecz pierwsza to są wdrożenia. Takie pytanie mam do was. Kto z was wdrożył coś na produkcję dawniej niż 3 miesiące temu? Nie czujecie się trochę z tym źle? No bo ja doświadczam tego, że jeśli nie mam feedbacku od kodu w postaci testów jednostkowych, od mojego Jenkinsa w postaci testów integracyjnych, od biznesu, bo coś wdrożyłem, to nie wiem, czy moja praca miała sens. I naprawdę zachęcam was do szukania firm, które wdrażają często. Ci, którzy robią w Scrumie, często pewnie co 2 tygodnie coś wdrażają. Ci, którzy mają continuous delivery w swoich firmach, codziennie, to już jest świetna rzecz. No ale ci, którzy są na projekcie tak jak ja 2 lata, bądź więcej i wdrożenie będzie hen-hen, jak przyjedzie kod z Indii pociągiem, no nie mają tego feedbacku, więc frustracja jest dużo szybsza. Więc zachęcam was do zadania sobie pytania, każdy z was, w kontekście na przykład, czy zmienić pracę, czy nie, kiedy ostatnio wdrożyłem coś na produkcję, co działało. Ale też jak nie działało, to mam wnioski, co naprawić. Rzecz kolejna to są rozmowy o pracę. Ja z racji, że jak zmieniałem pracę po tych wszystkich moich porażkach i frustracjach, robiłem to pierwszy raz w sposób, jako mniej lub bardziej doświadczony deweloper, bo przychodziłem do firmy jako junior student i nie miałem pojęcia o IT, takim komercyjnym, więc kolejne rozmowy o pracę pokazały mi, że to nie może być rozmowa jednostronna, że to jest naprawdę rozmowa partner-partner i my musimy być naprawdę przygotowani do rozmów kwalifikacyjnych nie tylko w kontekście kodu, jakiego napisałem, projektów, jakie zrobiłem, praktyk, jakie używam, technologii, ale też czego ja od tej firmy oczekuję. Rynek jest tak chłonny, że weźmiecie zawsze, ale ty naprawdę, nie robiąc dobrej rozmowy o pracę, tracisz jedyny moment weryfikacji, żeby przez kolejne 3 miesiące nie być sfrustrowanym, bo na przykład się wrzuca na projekt utrzymaniowy, a obiecywali, że będą mikroserwisy, Spring Boot 2 i tak dalej, i ty przez 3 miesiące klepiesz kod w JSF-ach. No bo nie zrobiłeś dobrej rozmowy o pracę, nie zadbałeś o to, więc zachęcam też was, żeby nie być ignorantami na tych rozmowach. To jest często słyszę od koleżanek z HR-ów, które widzą osoby, które przychodzą i po co ty przyszedłeś? No chcesz tą pracę, nie chcesz, nic się nie odezwałeś, zadajemy ci pytania, odpowiadasz tak nie. Więc zachęcam was naprawdę do zaangażowania. Jak już macie frustrację, firmę chcecie zmienić, to żeby nie wpaść w kolejną frustrację i jakieś bagno na Legacy, żeby naprawdę podejść szczerze do rozmów o pracę.
Rzecz kolejna to, żeby nie robić magii. I to jest trochę związane z tym byciem herosem, ale są herosi, jak graliście w RPG, wiadomo, że są paladyni i są też magowie, wizardzi i tak dalej. Trochę są inne funkcje tych ról. Nie rób magii. Jeśli uważasz, że twoja świetna poprawka na produkcji, ponieważ zamieniłeś jakiś plik przez SSH przed wdrożeniem, na który ma naprawdę wejść multum klientów, zadziała, to zrobiłeś pewną magię i zaczarowałeś siebie. Wierzysz, że to się uda. Później, jak jest wielka porażka, to jeszcze się tłumaczysz, ale ja przecież próbowałem to ratować. Dlaczego macie do mnie pretensje? Ale nie czarujmy. Starajmy się mieć pewne standardy, pryncypia. Starajmy się to robić naprawdę przemyślanie, bo czym więcej przemyślimy naszej pracy i naszych założeń przed tą magią, to może wyjść na dwie rzeczy. Albo magii nie zrobimy, albo zrobimy ją na tyle mało, że będzie się dało tym zarządzić. Zawsze za taką magię baty dostaniecie wy. Nie project manager, nie tester, bo ty im powiedziałeś, że ja to zrobię szybko, fiksne, tutaj gdzieś tam rzucę na gita, pójdzie i oni ci uwierzyli, że zrobisz to dobrze. Jak zrobiłeś magię, często dostaniesz później po uszach i frustracja narasta, że chciałeś pomóc, a zaszkodziłeś. Sojusznicy. Kiedy dzieje się was już ten etap, już mnie ten projekt denerwuje i wszystko dobija, to szukajcie sobie sojuszników, bo też zauważyłem taką rzecz, że często na projekty narzeka się w kuluarach. Przy obiedzie, jak nie ma z nami team lidera, nie ma z nami project managera, bo on ciągle jest u klienta, nie dba o nas i tak dalej, więc ponarzekamy. Albo narzeka się na Slackach, Skype'ach, hipchatach i tak dalej. Ja was zachęcam, żeby szukać sojuszników i mówić o tym, co jest źle w projekcie. Bo jak jest was więcej, dwóch, trzech w projekcie na zespół, który ma 5 osób, no to już można coś zmienić. Też można postawić jasne ultimatum project managerowi, osobie z biznesu, że jest nas więcej, że czujemy, że coś dzieje się nie tak w tym projekcie, w tym przedsięwzięciu. Szukajmy sojuszników, pojedynkę, świata się zmieniać nie da, czego ja doświadczyłem i mówiłem wam o tym na początku w moich dwóch projektach. Przerwa w pracy. Ja musiałem zrobić miesiąc przerwy po tych wszystkich frustracjach, bo już naprawdę czułem się przytłoczony. I też zachęcam was do tego, że wydaje mi się, że zarabiamy na tyle dużo, że kiedy wiemy, że coś się w naszym życiu zmienia i zmiana pracy jest naprawdę rzeczą często trudną, zmieniamy otoczenie, często nawet miejsce zamieszkania, żeby pracować gdzieś indziej, zrobić sobie taką przerwę w pracy na takie trochę retro, jak się robi w skramie retro, co jest źle, co dobrze. Jeśli przeskoczymy, w piątek zamkniemy jedną pracę, w poniedziałek zaczniemy kolejną, nie mamy czasu na podsumowanie tego czasu, nie mamy też możliwości, żeby sprawdzić siebie i zadać sobie pytania, co w nowej pracy muszę robić inaczej, żeby ta frustracja bądź to legacy mnie nie pochłonęło. Przerwa w pracy jest naprawdę fajną rzeczą i nie chodzi mi tylko o urlop, ale o takie świadome podjęcie decyzji, okej, teraz nie pracuję, nic innego nie zaprząta mi głowę, bo urlop sam w sobie jest trudny o tyle w IT, że zawsze ktoś może zadzwonić i powiedzieć, produkcja się złożyła, wracaj z Kanarów. Okej. Jeszcze jedna rzecz ważna, którą doświadczacie teraz w tym momencie, złamać schemat. Ja to rozumiem w taki sposób, że ja dzisiaj jestem przed wami, bo złamałem schemat, bo gdzieś w lutym już taka frustracja we mnie była, a po wakacjach przed nich zaczynało to we mnie piętnować, że wiedziałem, że no chciałbym wyjść trochę do społeczności, ale o czym ja mam powiedzieć? Przecież ja nie zrobiłem fajnego systemu, wszystko mi się wypieprzyło, z zespołem mi się nie udało, no o czym mam mówić? I złamałem schemat w taki sposób, że się zgłosiłem na Call for Papers, wylewając moje żale, że chciałem rzucić IT, że mi nie wyszło i tak dalej. I złamałem schemat. I widzę, że trzy ostatnie miesiące, kiedy się przygotowywałem do tej prezentacji, dały mi kopa, że mogłem znowu poczuć, że jest sens jakiejś mojej pracy i że mogę znowu czuć, że robię coś, co ma sens wymierny, a nie tylko wirtualny. Więc łamcie schemat. Zmianą schematu może być zmiana pracy, o której już mówiłem, ale też zmiana języka. Może być to zmiana miejsca w biurze. Ja często słyszę, teraz jak jestem team leaderem od moich deweloperów, no że siedzę na rogu i ciągle mi ktoś chodzi. Ciągle ktoś mi przeszkadza, bo siedzę na rogu, jak jest droga, taka autostrada do łazienki. No i na przykład zmiana miejsca nawet może dać nam dużo satysfakcji, bo w końcu mamy na przykład ciszę i nie musimy się frustrować, że ciągle ktoś nas rozprasza. Okej, dziękuję wam bardzo.
Szczególnie, że jestem debiutantem dzisiaj, równolegle miał Wojtek prezentację Seliga, który pewnie tam ściągnął, każdy kafelek był zakryty w tamtej sali, więc dziękuję, że mi zaufaliście słuchając mnie. Jeśli ktoś chce mieć ze mną kontakt, zapraszam, szczególnie przez Slacka JVM-a, często tam jestem. No i jeśli ktoś chce zatrudnić sfrustrowanego dewelopera, żeby się nie frustrował, też zachęcam na maila z propozycjami. Dzięki. Cześć, ja mam pytanie. Czy przyglądałeś się bardziej szczegółowo tym wynikom badań, które pokazywałeś? Szczególnie mi chodzi o podział na płeć. Jak wygląda odpływ kobiet z IT, ponieważ pamiętam, że parę lat temu na którymś Geekonie bardzo mocno to podkreślał bodajże Bruce Ekel, że z powodu frustracji i jakby specyfiki atmosfery naszej branży, pracy w naszej branży, dużo kobiet odpływa z IT. Czy te wyniki pokazują ten trend też? Dzięki. Wiesz co, myślę, że za mało jest respondentów jeszcze na Stack Overflow, żeby to wyróżnić, ale mogę powiedzieć bezpośrednio, że moja żona jak się spotyka ze mną i moimi kolegami z pracy, to jest załamana, jak dużo narzekamy. Każdy na swój projekt, więc myślę, że coś takiego może być. Ja tak szczerze mam nie do końca pytanie, tylko bardziej tak jakby moją wypowiedź odnośnie prezentacji. Te trzy pierwsze powody, które przedstawiłeś, czyli pieniądze, ambicja i moda, Moda. I moda chociażby, one wszystkie tak naprawdę sprowadzały się do jednej sprawy, którą była taka chęć posiadania więcej. Za każdym razem przedstawiłeś taki model osoby, która prezentowała się na zasadzie, że no na przykład zarabiam teraz 4000, ale no nie jest dobrze, bo mógłbym 5. A później jak będzie zarabiać te 5000, to stwierdzi, no nie jest dobrze, bo mógłbym 6. I myślę, że można by się zastanowić nad zmianą takiego nastawienia na takiej zasadzie, że nie, że skoro może być lepiej, ale nie jest, to znaczy, że jest źle, tylko że skoro jest jakoś, ale może być lepiej, to właśnie świetnie, że można naprawić swoją sytuację, żeby jakby postawić sobie taki cel, do którego można dążyć, a nie skupiać się tylko na tym, że mogłoby być lepiej, bo znaczy nie myśleć o tym negatywnie, że mogłoby być lepiej, tylko starać się jakby pomyśleć nad tym, żeby tym bardziej wykorzystać te okazje, że może być lepiej, że to dobrze właśnie, że można ją poprawić. Okej, jakby rozumiem, co mówisz, tylko to, co chciałem przekazać, przede wszystkim, że czasami jesteś w projekcie, w którym jest fajnie, ale w nim już więcej nie zarobisz. I czujesz taki, ja to nazywam siedzeniem na płocie w rozkroku. Zostać, ale uwiera mnie w krocze, czy nie? Tylko dla większej kasy. I to chyba o ten problem mi chodziło. Czy nie zastanawiałeś w swojej firmie, może inne pracowniki też mają taką frustrację i czy zrobiłeś coś, żeby zbadać ten poziom frustracji w firmie i sterować tą zmianę na lepsze, nie tylko w siebie, a w swoich też? Dobrze, większość tego zespołu już nie pracuje w tej firmie. To jest spostrzeżenie jednoznaczne, ale wydaje mi się, że dyskutowaliśmy o tym. Kwestia była taka, że no nie mieliśmy siły przebicia po prostu. Nawet jeśli zespół sam sobie czuł, że coś jest nie tak, nie dało się tego zmienić w trakcie projektu, bo zawsze było to odbicie od project managera czy kogoś innego. Jesteśmy w trakcie projektu, pogadamy po projekcie, jakie będą wnioski. Teraz musimy dowieść. Mhm. To może pogadamy, już podejdzie, żeby nie przedłużać. Widzę, część osób wychodzi, więc ja wam dziękuję, zapraszam do kontaktu, jeśli macie pytania i do usłyszenia.